The ancient kingdom of Ascalia, the lands of your noble ancestors, your birthright. Now you are its ruler. This is our hero. I can't feel my legs. Cześć wam, witam was bardzo serdecznie ponownie w Regalii. Przed nami jest drugi odcinek. Ostatnio dowiedzieliśmy się trochę, na czym będzie polegała ta gra. Mam teraz okazję w końcu nagrać coś w dzień, więc troszkę inaczej będzie to wyglądało. Mogę mówić już normalnie, troszkę głośniej, nie bojąc się, że kogoś obudzę. Więc przejdźmy po prostu już do gry. Pogadajmy sobie na początek z naszymi nowymi towarzyszami. Może jednym nowym towarzyszem, bo nasz rycerz był już z nami wcześniej. Tyle owiec i bydła i świń. Szacowni przodkowie, mam wielką nadzieję, że żadne z tych zwierząt nie jest moim totemem. No, jakim totemem? Czekam na twoje rozkazy, mości paniczu. No, super. Tutaj jeszcze coś mamy? Okej, okay, aktywne zadania. Uda się do gospody, odnajdźcie, zdaj raport w zamku Lorenów. Okej, okay, fajnie. To są ukończone zadania. Aha. Mogę to jakoś sobie... Chciałem coś ukryć, ale trudno, może później. To jest coś takiego. Poziom rozbudowy. Według mnie chyba będziemy rozbudowywać trochę to miasto. Jeszcze nie wiem w jaki sposób. Czy będziemy musieli zdobywać pieniądze, surowce, ludzi. W każdym razie jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Wyjdźmy już z tej lokacji. Chyba przed nami będzie już ostatni punkt wyprawy w tej lokacji, jakim jest to pole w poszukiwaniu bestii. Ale to chyba cały rozdział się tak nazywa, tak? Co się stało z Inni? Aha, masz już zamiar wyjść z lasu, kiedy nagle Saini daje znak, żeby się zatrzymać. Coś jest nie tak. Co się stało, Saini? Aha, to jest nasze opcje dialogowe. Jacyś ludzie, ktoś nas śledzi. Czuć wyraźny zapach. Nikogo nie widz. Zanim udaje ci się dokończyć zdanie, obok twojej głowy przelatuje topór. O kurczę. I wbija się w pień najbliższego drzewa. Ktoś wykazał się takim wyczuciem czasu, że efekt jest niemalże komiczny. No, uśmiałem się. Z gęstwiny lasu wychodzą podejrzanie wyglądający mężczyźni i otaczają twoją grupę. I ich przywódca, barczysty i bezrozumnie wyglądający typ o nieodpartym uroku, zaczyna szyderczo klaskać. Troszkę mi przypomina tego karczmarza z opisu. Mężczyzna gwiżdże i śmieje się, co wywołuje pomruk ze strony Saini. Słynna bestia z Rashytil? Jak to przeczytać? Kto by pomyślał, jak na kogoś twoich rozmiarów masz godną podziwu reputację? Można by się spodziewać smoka. Czego chcesz? Nie skończy się to dobrze, prawda? Jestem Kai z rodu Lorenów. Rozkazuję ci nas przepuścić. Nie wiem, czy nas posłucha. Więc zapytajmy go, czego chce. Jest bestią z Rashytil. Nie każcie mi tego czytać ponownie. Co nie? Zdziwiłbyś się, jak wiele ludzi zapłaciłoby mnóstwo pieniędzy, żeby ujrzeć ją martwą albo w łańcuchach. A ja, uśmiecha się szeroko, ja chętnie się do tego przyczynię. Chwilkę, przedyskutujmy to jak dorośli. Saini jest chroniona przez ród Lorenów i jest ci potrzebna. Najpierw musisz porozmawiać ze mną. Fajnie to brzmi, spróbujmy, co? Wyciąga broń i ruchem ręki przywołuje swoich popleczników. Świetnie, taki jest plan. Przynieście mi dziewczynę, walcz. Okej, tego się nie spodziewałem. Myślałem, że da radę to obejść. Z tego co wiem, niektóre walki można obejść. Ale chyba tym razem troszkę za bardzo się mądrzyłem. Cel główny. Pokonaj wszystkich przeciwników. Wyzwanie. Wykraj walkę przed upływem 7 tur. Okej. Wyzwanie. Pokonaj dwóch przeciwników jedną umiejętnością. To jest raczej jej zadanie dla rycerza. Wow. Trochę ich jest, nie? Kaja damy tutaj. On pójdzie tutaj, żeby spróbować dwóch złapać naraz. A Saini pójdzie z Kajem razem. Więc spróbujmy coś takiego. No zakończyłem już. Co to jest? Yes, yes. Określone cele. Aha, określone cele? Tutaj chyba nie mam żadnych określonych celi, nie? Po prostu mam pokonać przeciwników. Aha, okej, fajnie. To jest dziennik bitwy, to jest jakieś prędkość bitwy, to warto sobie przyspieszyć, bo troszkę poprzednio długo to trwało, prawda? Wszystkie samouczki w grze, o, to się nawet przydaje, menu pozwala wycofać się z obecnej walki, okej, czyli coś w stylu ucieczki.
Dobra, to już nie przedłużajmy tego. Przyspieszymy od razu na wstępie. Nie! Tu są warunki zwycięstwa, okej. Pokonaj wszystkich przeciwników, no dobra. Nie mam innego wyjścia. Zaczynamy od naszej koleżanki. Chwilę. Nie, co ja żem zrobił? Mogę cofnąć ruch? Na rzecz ty. Dobra, nieważne. Dobra. Przynajmniej trochę szybciej teraz to idzie, nie? Rozkaz. O, daje mi osłonę. Bardzo fajnie. To się na pewno przyda. Teraz ty się tam rusz troszkę. Okej, nie mogę tego użyć. No trudno. You play with your toys. I play with the cosmos. Od razu wygrać bitwę bez potrzeby rozgrywania jej. Aha, więc na tym polega tryb fabularny. Możemy po prostu pomijać bitwę. Moim zdaniem nie będzie to chyba zbyt potrzebne. Coś obszarowe? Jednego zabiliśmy. A, trochę szkoda. Nie mają tak dużo życia, ale coś mi się zdaje, że jednym ciosem nie uda się ich zabić. Let us strike. No właśnie. Powoli się przesuwamy bliżej tych. Piekło czy niebo? Okej. No nie uda się tego wyzwania, chyba że jeszcze bym poczekał dwie tury, żeby jeszcze raz tego użyć, nie? Dobra, ten jeden gościu tutaj jest praktycznie na szota, więc na razie go zostawię. Na razie damy jej rozkaz. Dobra, poczekaj turę. Zrobimy tak. Dobra. Chociaż chyba trochę źle zrobiłem, co? Czas na rozrywkę. Dajmy jeszcze raz jej rozkaz. Przeczekaj turę. A ty tymczasem zaatakuj tego. A niech to. Dobra. I teraz spróbujemy. Jest, trzech na raz się udało. Czyli wyzwanie powinno być ukończone. Tak to działa. Wyczekać. Nie masz zasięgu, co? I sobie też coś zawalczy. Znaczy nie zbierać tu żadnych punktów, ale... Zdecydowamy zwycięstwo, punkty, wygraj walkę przed upływem 7 rund, czyli wykonaliśmy wszystko tak naprawdę. Bardzo fajnie. O, nawet jest przerwa na reklamy. Achievement. Bój został zakończony pomyślnie, więc możesz opuścić las. Z całą pewnością siostry będą chciały usłyszeć o tej przeprawie. Loch ukończony. Udało ci się oczyścić wszystkie dostępne pola w tym lochu. Bardzo fajnie. Jest piąstek już. Tymczasem. Okej, dziewczyny coś tutaj pewnie robiły w tym czasie. Another miss. Lick clean. A, to jeden z tych gnomów. That ram. Why can't a man make a decent profit anymore? Nie mają się przydać do handlu. Hello. Oh, hello. Are you here for a walk? No, not precisely. I am on a walk, yes, but it is a different kind of walk, a gilded walk. I am Haksun ibn al-Anduras, purveyor of goods most wondrous, wandering merchant supreme.
And most certainly not one of those street peddlers who would shake you. Oh, then you must have come to see my brother. I'm afraid your meaning eludes me. But if you pardon me, ask... I live here. You live here? I know. I'm sorry about the mess, but it's a reason. My brother just became the lord of that castle. See? Oh. Well, perhaps there is good money to be made. This is a most fortuitous development. I would be delighted to exchange goods with your brother. But of course! I'm sure he'll be over... Ah, splendid! Well then, all that remains is a handshake to cement our joyous end, shall we? Okej, okay, gość wydaje się troszkę podejrzany, prawda? Jako taki typowy kupiec, który duży zysk czerpie. I nie mówię tutaj o sprzedaniu zbroi, którą później chce odkupić, znaczy odsprzedać za znacznie większą cenę. Okej, okay, musimy wyruszyć do zamku z powrotem. Jest już sobotaż. Czyli mamy weekend. Albo może weekend, jakoś inaczej się to pewnie tu nazywa. Zamek Lorenów. Okej, okay. Dużo osób jest na placu. No, my się mamy udać do zamku. No dobra, idziemy do zamku. Ten gnom też był, ale na placu. Nie wiem czemu. Może dopiero przyjdzie do nas, co? I tak to się skończyło. Oh, joy. Oj, nie wyciszyłem telefonu, wybaczcie. A gdzie jest w ogóle ta półnaga kobieta? Dźwięk po prostu idealnie pasuje. Przyciszyłem troszkę wam grę, bo zauważyłem, że troszkę mój głos był chyba za cicho do gry. Więc mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Aha, ja chyba powinienem to czytać, bo nie ma dźwięku, prawda? No wybaczcie, już ten dialog przejdziemy do końca normalnie. Tak jak mówiłem, nie będę czytać dialogów, które są mówione. Ale tutaj nie słyszę żadnych głosów. No. No, teraz był. Długi dialog. No właśnie, niektóre kwestie oni mówią, a niektóre nie. Co to jest? Muszę 4 zadania ukończyć do 51 dnia. Niedziela 28 wzrost. Co? Jaki wzrost? To chyba miesiąc, co? No, na co czekacie? Do roboty, migusie. No, przeczytałem wam ostatnie 2 zdania przynajmniej. Okej. Okay. Co tutaj mamy? Właśnie dostarczono ci pełną listę zadań, które musisz spełnić, żeby przywrócić Ascalii świetność. Są one zbiorczo zwane zadaniami Królestwa. Możesz w tej chwili sprawdzić status i wymagania zadań Królestwa w dzienniku, wciskając tab. Bardzo fajnie. Okej, okay, czyli jest możliwość przegrania tutaj po prostu. Czyli jeśli sobie zrobię zapis zbyt późno, może się okazać, że już się nie wywiążę z zadania Królestwa. Bardzo ryzykowne, trzeba o tym pamiętać, prawda? A, zadanie fabularne, mają pierwszeństwo. Absolutne pierwszeństwo. No proszę. Ciekawe, prawda? Pisma dyplomatyczne. Griffith ma coś do nas do powiedzenia. Tryb budowania. Wow. Dobra, muszę ukończyć 4 zadania Królestwa. Karty postaci. Dobrze, rozumiem, to sobie później przeczytam. Wow, słuchajcie, jest bardzo dużo tutaj możliwości. Co to jest? Głośno i wyraźnie. Modyfikacja umiejętności. Rozkaz może teraz zostać użyty bez względu na pole widzenia. Myślę, że to nie jest zbyt już bardzo potrzebne. Plus 4 do inicjatywy. Co daje inicjatywa? Plus 100 do plus 3% do obrażeń. Myślę, że to może się przydać. Okej. Okay. I witalność. 2 punkty.
krótki miecz i pistolet. Bardzo fajnie. Ekstra. Więcej nie mam. Więc na razie tyle sobie zostawimy. Zobaczmy do Gryfita. Obrażenia i zdrowia oczywiście. Mamy jeszcze Saini damy to samo. Póki co nie mamy nic ciekawszego, więc na razie tak. Nie wiem, czy w ogóle powinien się czytać Saini, ale moim zdaniem fajnie to pasuje. Tygrysie szpony, kamienie szlachetne i komponenty. Chwila, czy ja ściągnąłem jej tygrysie szpony? Nie. Tygrysie szpony. Plus 1% czas trwania pozytywnych efektów, plus 10% obrażenia. Wow. No dobra, założymy. Plus 5% obrażeń. A to ile było? Plus 10. Dobra, to jest jednak lepsze, nie? Zadania. Zadania królestwa. Potrzebuje czegoś takiego, nie? Miasto, dyplomacja, kodeks, więzi z postaciami? Wow, więzi z postaciami, tego się nie spodziewałem. Możemy zgłębiać ich osobistą historię. Raczej nasze siostry odpadają co do tego, więc lepiej może nawet nie próbujmy. Punkty zażyłości. Naprawdę gra jest bardzo rozbudowana. Jest bardzo, bardzo pozytywnie. Troszkę mnie się po niej spodziewałem, a to mnie naprawdę zaskakuje. Dobra robota, chłopaki. No, zaskoczyliście mnie. Spędź czas. Okej. Na pewno będziemy tracić wtedy dni, a trzeba na nie uważać, prawda? Troszkę jest tutaj do roboty. Znajomy, kumpel, przyjaciel, powiernik, wielbiciel. Dobra, to już mi ta postać raczej tak dziwnie. Zajn. Znajomy, wielbiciel. Spędź czas z postacią. A jak mogę spędzić czas? Nie wiem, w sumie. Dobra, przejdźmy do zadań. To są tylko... Nie ma nic do zadań? No trudno. Ale przynajmniej troszkę sobie sprawdziliśmy. Zresztą zauważyłem, że tutaj chyba też gotówka gdzieś była. Dobrze, rozumiem. Są jakieś inne państwa przy nas, nie? Gdzieś tu miałem taką gotówkę. O, jest tutaj. DLC. Mamy punkty DLC. Okej, troszkę wolno przesuwa się ekran. Chodźmy pogadać z Gryfitem. Hello, young master. Czy chcesz spędzić dzień z Gryfitem? Na razie podziękujemy, nie? Szkoda dnia. Co to jest? Moja drużyna osiąga wyższy poziom. Aha, bo to poziom drużyny ogólnie się zdobywa, a nie poziom pojedynczy. Okej, znalazłem znane królestwa przynajmniej. Oczyść zaognione ziemię. Oczyść banę maczej. Dziwne nazwy, naprawdę. Wybuduj 3 budynki. Dobra, jest troszkę do roboty. Zów coś 30 razy. Tworzenie. Wykuj 10 sztuk zwykłej broni. Sprawdź, by twoja drużyna osiągnęła 5 poziom. Nie jest trochę tego do roboty, nie? Sprawdź, by co najmniej 4 osoby zostały twoimi znajomymi. Dobra. Wydostajmy się stąd. Zobaczmy, czy coś... Nie, tam już nic nie ma. Okej, chodźmy do miasta. Postaramy się porozmawiać z kimś innym, na przykład Sai. I spędzimy z nim dzień. Gdzie go znajdziemy w ogóle? Cholera, nie ma ich tu. Pomóc? Saini. Chwila, można było sprawdzać w kalendarzu, co oni robią w tym czasie, nie? Nie ma jej nigdzie. Trudno. Nie wiem, co mamy teraz robić. Szczerze mówiąc, może spróbujmy porozmawiać właśnie z tym gnomem. Może coś to nam da. Nie mam nad nikim wykrzyknika. Gwendolin. Cóż, teraz już może być tylko lepiej. Wiesz co myślę? Zacznijmy się rozbudowywać. Powinniśmy jak najszybciej stać się samowystarczalni. Moim zdaniem też to jest dosyć ważne. Masz jakieś konkretne sugestie? Zapowiada się, że mamy przed sobą dużo walk. Miejsce dla kowala to dobry początek. Co o tym sądzisz?
Myślę, że to bardzo dobry pomysł, żeby kowal na początek był u nas. Mogę rozbudowywać to z naszej siedziby, może tak to nazwę, z tego pokoju pierwszego, prawda? Wiem, że początek nie był zbyt przyjemny, ale nie poddawaj się, mam dobre przeczucia. Jakieś pomysły, czym powinniśmy się teraz zająć? Udało nam się doprowadzić to miejsce do ładu, więc może czas zaprosić jakichś ludzi. Baz i Lilka przypomnieli mi, jak dobrze jest znów mieć sąsiadów. Zaprośmy ich więcej, co ty na to? Moim zdaniem dobry pomysł, tylko gdzie ich znajdę. Nie krępuj się, już otwarty, co masz zamiar zrobić? Zrób zakupy. Dobra, coś tu mamy. Kamienie szlachetne, myślę, że to... do tworzenia przedmiotów, to jednak nie. To jednak to sobie zostawiamy. Tymczasem spadajmy stąd. No to dalej nie mam pomysłu, szczerze mówiąc, co mogę zrobić. Nie wiem, czy nie. Dobra, udajmy się na razie do zamku Loren. Możliwe, że faktycznie muszę się pouczyć u Griffitha coś, ale spróbujmy jeszcze rozbudować trochę zamek. Zobaczymy, jakie mamy funkcje. Na początek miejsce dla kowala. Na tym ekranie możesz zlecać budowę różnych budynków w całym mieście. Okej, bardzo fajnie. Naciskamy ikonę młotka. Każdy budynek ma inny koszt budowy, no to wiadomo. Nie każdy da się zbudować od razu, aby odblokować tę umiejętność. Musisz najpierw znaleźć odpowiednią postać. Na przykład, żeby zbudować kuźnię, musisz mieć kowala. Kurczę. Budowa każdego budynku zajmuje jeden dzień w grze. Nice. Mogę budować dom kupiecki. Mogę rozbudować plac. Mogę rozbudować tawernę. Postawimy na początek dom kupiecki, prawda? Chyba się przyda. Okej, mamy chyba wszystkie wymagane rzeczy. Chociaż nie, komponenty chyba mamy mieć 17, mam 11. Tak? Nie, odwrotnie to było. Budowa zakończona. Jest niedzielna. Bardzo fajnie. Powrót do zamku. Tak. Co dalej? Porozmawiajmy z Griffithem. Masz coś ciekawego do powiedzenia? To już raczej było. Hello, young master. Czy mógłbym, paniczu? Chciałbym porozmawiać o twojej technice walki. Czy chcesz spędzić dzień z Griffithem? Tak, chyba musimy to zrobić, więc wyśmienicie, nie ma czasu do stracenia. No, spędźcie sobie czas, to jest trochę dziwne. Dawno już nie krzyżowałeś z nikim mieczy, mości paniczu. Pofechtujmy się. Okej, jestem gotowy. Ha, jesteś w dobrej formie. Zawsze może być jednak już lepiej, nieprawdaż? Ua, albo ała powinno być. Cóż, niewątpliwie znasz podstawy, a nie chybi. Zdaje się, że nie wystarczająco dobrze. Ty jesteś bezsprzecznie lepszy. Gotowy na kolejną rundę? Dawaj. Zawsze. A teraz uderzaj. Chyba się mu to spodobało, co? Rzucę się na ślep. Nie. Zatakujemy z lewej. Trafiliśmy? Doskonale. Dalej. Czyli jest jednak jakaś dodatkowa opcja dialogowa. Przypomina to troszkę mi te gry, które zresztą nigdy nie grałem. Te japońskie gry. To nie jest poniedziałek, to jest pani działek. No właśnie. Mamy pani działek. O, znalazłem naszą koleżankę, z którą chciałem wcześniej spędzić dzień. Jest bardzo fajnie. Osiemka. Kaczątko do mnie. Czy chcesz spędzić dzień z Saini? Chętnie. Tak też się stanie. Myślę, że ona nas nauczyła łowić ryby. To takie miejsce, prawda? A mieliśmy tam coś w zadaniach o łowieniu ryb. Ej, mam nadzieję, że nic nie trapi. Ostatnio spędzasz tu sporo czasu. Masz trudności z przystosowaniem się do życia w mieście? Miejskie tradycje pozostają mi obce, podobnie jak wasz rodzaj. Ale to silny lud, tak ciałem jak duchem. Kaczątko jest dobrym towarzyszem. Dlaczego ona nas cały czas kaczątko nazywa? Gąszcz ścieżek z drewna i bruku. Ja wolę mniej. Niektóre zapachy i barwy mącą mi w głowie. Jezu, jakie to masz teksty. A ja nie zawsze chcę stawić im czoło. Ale to miejsce daje ciepło. Przywodzi na myśl znajome widoki, za co jestem wdzięczna. Nie wyłączyłem Steama. Zobaczcie, że tam będą jakieś różne informacje się pojawiać. Więcej jezioro przypomina ci dom? To tylko krajobraz. Rzeczywiście koi nerwy. No właśnie, na plus. Walczmy, by udać się na spoczynek. Co?
Walczymy, by udać się na spoczynek. Udajemy się na spoczynek, by walczyć. Każda rzecz ma swój czas i miejsce pod tymi gwiazdami. Podobnie jak niedźwiedzica nie może piastować młodych w czasie polowania, tak wojownik potrzebuje czasu, by naostrzyć szpony, tak? Zagalopowuje się z tymi koanami. A właśnie, miałem spytać. Jest jeszcze kwestia twojego totemu, czyż nie? Jak ci idą poszukiwania bestii? Jeśli dobrze pamiętam, to bardzo ważne dla ciebie i twojego plemienia. Wnioskuję, że nie najlepiej. Nie, i przyczyna nie jest mi znana. Kelra musi samodzielnie znaleźć swoje znaczenie. Wspólnota, walka, współpraca, trzy ścieżki prowadzące do totemu. Nic więcej nie wiadomo. Podróżowanie, polowanie, doświadczenie to nasze narzędzia. Ręce, oczy, zmysły, promienie, co przenikają mrok. Wymieniliśmy się przysięgami, tak? Pomożesz mi? Kiedy się wymieniliśmy przysięgami? Nie pomogę ci, jeśli sama nie umiesz sobie pomóc. Wyglądasz na zbyt... Dałem ci słowo, oczywiście. Dałem ci słowo. Postawa godna pochwały z pewnością się odwdzięcza. Okej. Okay. Wiatr śpiewa pieśń o podróży, spod wody dobywa się zew, ziemia tańczy pełna życia i ruchu. Znaki nie kłamią, odnajdę swoją bestię jako żywo. Bardzo fajnie. Spędziliśmy z nią dzień. Będzie w Trolek, tak? Dobrze pamiętam? Tak, jest i w Trolek. Rozwinięto więź osobistą z jednym z postaci. No właśnie. No dobrze, mamy już znajomość. Można jeszcze trochę z nią to później rozwinąć. Kupiec przeszedł już tutaj, Griffith jest tutaj. Okej. Co mam jeszcze do zrobienia? Jej, nie dają nam żadnych takich zadań. Po prostu mam rozbudować królestwo. Dobra, pójdziemy na te zaognione ziemie. Tak to miało być. Myślę, że to będzie dobry pomysł, nie? Gdzie? Tutaj jest. Droga. Oczywiście, Crypt i Sign. Cóż, teraz już może być tylko lepiej. Wiesz co, myślę, zacznijmy się... nie wiem, jakim cudem wszedłem z nią w dialog. Ale okej, nieważne. Wczytywanie. Chyba nie powinienem tego czytać. Zaognione ziemie jest tutaj. Okej, ja odblokowałem troszkę więcej tych lokacji. Co mamy? Smroda. Jej, strasznie szybko lecą te dni. Już 10 dzień. Kurczę. Dni eksploracji 8. To znaczy, że stracę tu 8 dni? Ha, nie, to znaczy, że jest 8 punktów. Okej, okay, myślę, że pójdziemy tu, tu i tu i tu i tu. A to też muszę odblokować? Zobaczymy. Na początek walka. Co nas tu czeka? Jacy przeciwnicy? Potwory czy bandyci? Pokonaj wszystkich przeciwników. Wszyscy wystawieni członkowie drużyny muszą przeżyć. Chyba damy radę. Wygraj walkę nie budując. No to już wątpię. Zombie. Albo raczej nie pamiętam, jak to się nazywa. Nie mam teraz... chwila. Nie mam teraz takiego artbooka, który był... co jest? Aha. Chwila. Dobra, resetuj. Nie daj się. No dobrze. Nie dam się. Jej. Nie wiem, co to dało, ale okej. Użyjemy sobie jeszcze raz tego. I gościu dostanie... może to? Nie wiem, co to dało. Dostał jakieś obrażenie? Chyba dostał. Kurde, do Kaja idą aż dwie osoby. Troszkę niedobrze. Staniemy tak, żeby zablokować ich, nie? Jesteś uciszony. Serio? Trudno.
Mogę się ruszyć tutaj, prawda? I użyć tego. Bardzo dobrze. Niech to. Ten ptak mnie troszkę tam męczy. Muszę pilnować kaj, żeby mi nie padł. Chociaż sobie nawet dobrze radzi. Gorzej ma ona. Nie wiem, co ja tam zrobiłem, że mam tak mało życia. A, jesteś ogłuszony. No to siedź ogłuszony, trudno. Czy ja może udam się tutaj? Nie, chyba jednak będzie lepiej tutaj. Nie walnij tego. Okej. Jeszcze kroczek. Możemy zacząć trzecią turę. No właśnie, teraz ona jest ogłuszona. Nie wiem, czy ona nie zginie. Ma troszkę mało życia. Jesteś ogłuszony. Dobra, walniemy z tego, to zabierasz dwa punkty, prawda? Ale jest bardzo silne, więc się przyda. Od razu jest ściągnięty typek. Wejdziemy sobie tutaj. Okej. Tak, dobrze. Świetnie. Dwóch przeciwników naraz pokonała, ale na razie nią się cofniemy. Teraz Kai tutaj ma problemy. Trzeba mu pomóc. Okej, jakąś tam prowokację użyłem, więc domyślam się, że powinna... Powinien teraz ten potwór zostawić Kaja. Dostaje bardzo duże obrażenia, tylko... Nie wiem, co to dało. Dobra, spróbujmy coś takiego. Kurczę, Kaj chyba padnie. Po co tego używać, nie? Let us strike. Tak się nie dostaną niestety. We're not done yet. Push them back. Nie wiem, czy się uda go załatwić. No, nie bardzo. Szósty. No dobra, użyj tego. Kurczę, jeszcze unik zrobił. Ale dobrze, bo on ucieka. No i padł Kai, no trudno. A tak się próbowałem, żeby nikt nie zginął. No trudno. Nie zawsze się da, prawda? Tura siódma. Nie będzie to może. Nie wiem, co to daje. Co to daje? Aha. Dobra. Jest jednak troszkę źle. Ale trudno. To sobie zaczekaj turę. Sajni, dawaj. Rusz się tam. Nie, niech to. Jest ogłuszona. Co za bydle, no. Jeszcze mi to ucieka. Walcz, walcz, walcz. To? Tak, i tak. I załatwione. Zwycięstwo. Niestety Kai mi padł. Utwardzona plecionka. Niech będzie. Ciekawe, czy muszę całe to odblokować, żeby ukończyć. Dobra, tu będzie chyba rozmowa, prawda? Nie ikraj z ogniem. Przemierzając pogrążone w mroku tereny bagien, trafiasz na położony na uboczu zbiornik wody. Wystają z niego pękate, nasączone żywicą konary, a niemal cała ich powierzchnia pokryta jest mieniącymi się jajeczkami. To wygląda na miejsce lęgu bagienników. Można za to dostać sporo złota, zabierz ile się da. To ciekawe, ale może wyjść z tego walka. Pójdź wszystko z dymem. Im mniej potworów w królestwie, tym lepiej. Lepiej tego nie dotykać. Zostaw ikrę w spokoju. Spróbujemy. Może co? Złoto teraz będzie bardzo mi potrzebne. Dobra, spróbujemy.
Radośnie podskakując dookoła, zbierasz wszystko, co nie znajdowało się pod wodą, ani nie groziło zniszczeniem. Odchodzisz z pieśnią na ustach, nie informując o niczym bagienników. Super, 500 DLC zdobyliśmy, więc opłacało się. Dobra. Miałem tu jakieś jeszcze powiadomienia, trzeba sobie zaraz je przeczytać. O co tam chodzi? No hej, jesteśmy w obozie, mogłem tutaj podnieść Kaja, więc to było dosyć ważne, prawda? Zajni. Choć dzieje się to rzadko, my Kellera mijamy te oczami wędrując na zachód. W opowieściach nazywamy je trupowiskiem, nie trzeba tego wyjaśniać, tak? Nie wiem, chyba nie. Słyszałem o zaognionych ziemiach, panie. I mogę potwierdzić, że żadna z opowieści nie jest podkolorowana. Zaufaj mi, miłości, to ostatnie z naszych zmartwień. Okej. Okay. Twoja drużyna jest wypoczęta, znokautowani uczestnicy bitwy zostali ożywieni. Bardzo fajnie. To wiem, to o zadaniach dowiedzieliśmy. Tutaj mamy opis tego, więc jeśli chcecie, możecie sobie teraz przeczytać. Zatrzymać oczywiście. Dla twojego miasta przypływają nowe postacie. Kto? Aha, chodzi chyba o Sajni, nie? I tu chyba też... Dobra. Zrobimy sobie zapis nowy, w razie co? I idziemy dalej. Tak się zastanawiam, chyba nie będzie sensu pokazywać wam całej gry, bo będzie troszkę tego... może troszkę poza nagraniem spróbuję sobie przejść. Na razie po prostu nagrywajmy te początki, żeby zobaczyć, jak to wszystko działa, nie? Pokonaj bagiennego szamana. Jej. Znowu jakiś dziwny potwór. Ustawmy się w ten sposób. Nieważne. Chciałem zrobić tak. O. Okej. Okay. Triumf albo śmierć. Przyspieszmy. Możesz, kurde. Bagienny szaman. To jest bagienny szaman. Okej, żadnemu nie udało się dobiec do mnie. Nie trafiłeś? Kurczę, ten doszedł. O kurde, co to było? Nie jest dobrze. Ja sobie uszano. Nie są tacy prości ci przeciwnicy. Griffith. No masz. Yes, yes. To było to, nie? Okej, okay, troszkę obrażeń tam zadaliśmy. Może dajmy jeszcze jedną turę. Już nie użyję tego. Jakiś potężny cios można było Griffithem użyć, tylko jeszcze na kim? Ten najbardziej pasuje, żeby użyć na nim tego ciosu. A niech to. O, może niech stoi tutaj po prostu. Okej, potężny cios. Ten ma chyba najwięcej teraz punktów życia, więc można go załatwić. Podejdziemy do tego szamana, co? Wierzam, że będzie uciekać i tak. No właśnie, skubanic ucieka. To jest znowu ogłuszona. Niech to. Czekaj, zaraz zginie. At your side.
Tak zrobimy, nie? Ona troszkę dostanie obrażeń. Ale trudno. I tego dobijemy. Niech. We move now, yes? A może? Nie, Kaja, załatwiliśmy. No już trudno. Robi się troszkę niebezpiecznie. W sumie to ja miałem tego tylko załatwić. Mogliśmy to wszystko ominąć ich. Skillful. We are not. No nie, skinął. Dawaj, ta cała nadzieja w tobie jest. W sumie to nie bardzo mam co zrobić. Ale jakoś całkiem silne. Nie uciekaj mi, dranio. Co robić, może to? Może coś to da, co? Spróbujmy coś takiego? Okej, zginął. No, super. Udało się. Zajnij przydała się. Zakończymy już te tereny. Będziemy mieli jeszcze jedną rozmowę tutaj. Zobaczmy. Twoja drużyna dostrzega coś niepokojącego. Wyblakły, rozklekotany ludzki szkielet przygwożdżony do pnia pobliskiego dębu. Z czaszki, która opadła na klatkę piersiową, wystaje rękojeść zgrabnego, cienkiego niczym igła sztyletu. Rozejrzyj się po okolicy. Uch, biedak naprzód. Dobra, może się rozejrzymy, co? Ponieważ wszystkie miękkie części ciała zdążyły dawno zniknąć, trudno snuć domysły na temat tego, co dokładnie zabiło tego nieszczęśnika. Choć widok kilkudziesięciu gwoździ przebijających mu kończyny przywołuje dość ponure wizje. Czy był torturowany? Z pewnością zginął od ciosów w głowę. Wydaje się to oczywiste. Ale w takim razie, jaki był cel tortur? Obejrzysz tylet? Obejrzysz ubrania, obejrzysz gwoździe, spróbuj wyjąć gwoździe i zdjąć szkielet strzał. Może obejrzymy sztylet, co? Broń wygląda na prostą, lecz porządnie wykonaną. Choć wątpisz, żeby w zwyczajnych okolicznościach mogła wbić się w czaszkę, ktoś najwyraźniej użył nadzwyczajnej siły, by tego dokonać. Kontynuujmy. Ponieważ dobrze, to już widzieliśmy. Obejrzymy jeszcze ubrania. O dziwo, szkielet wciąż jest ubrany, tak jakby to, co pozostało z grubej, poszarpanej tkaniny, nie zdradza żadnych oznak bogactwa, co może wyjaśnić, dlaczego tak długo się uchowało. Przypuszczasz, że za życia denat bądź denatka był kimś w rodzaju włóczęgi. Przeszukaj ubrania. Cóż, choć bardzo się starasz, trudno jest ci cokolwiek wyczuć przez warstwy mocno naciągniętego materiału. Wygląda na to, że najpierw musiał zdjąć szczątki... musisz zdjąć szczątki na ziemię. Obejrzymy jeszcze gwoździe, nie? Stare, zardzewiałe i zdolne sprawić dotkliwy ból. Lepiej nie mówić o nich nic więcej. No dobra, ściągnijmy ten szkielet. Zaczynasz metodycznie usuwać gwoździe, gdy tylko wyjmujesz sztylet, szkielet opada bezładnie na ziemię, roztrzaskując się na kawałeczki. Zakres szczątki, choć tyle możemy uczynić, przynajmniej nie wisi już na drzewie, chodźmy. Przeszukajmy. Nachyliwszy się w celu bliższych oględzin, zauważasz zmięty kawałek pergaminu wystający z pomiędzy żeber. Wygląda tak, jakby został połknięty tuż przed śmiercią. Połknięty? Na papierze widnieje wiadomość napisana rozmazanym, niedbałym pismem, które sugeruje znaczący pośpiech. Zobaczymy. Filipie, przykro mi, ale miałeś rację. Śledzono nas przy granicy. Dlatego ukryłem pudełko łamigłówkę w pobliżu porożca. Naszkicowałem miejsce, w którym się znajduję. Miejmy nadzieję, że wkrótce zasiądziemy w jakimś barze w Candelarii i będziemy się śmiać z naszych problemów. Łzy radości osuszając pieniędzmi Emile. PS. Mroczny się wznosi, jasny upada, z jego upiołów rodzi się nowe życie. Robi się coraz ciekawiej. Wiadomość od Filipa.
czy list wyciągnięty z pomiędzy żeber umarłaka. Trzymając notatkę w dłoni, rozmyślasz nad swoim następnym posunięciem. No dobra, zakończ przygodę. No i okej, mamy pole oczyszczone. Myślę, że na tym moglibyśmy śmiało skończyć. Słuchajcie, mamy kilka rzeczy jeszcze do ukończenia. Ogólnie to jest fabularny tryb, więc mogę te walki trochę pomijać. No powiedzcie mi szczerze, czy warto jest tak w kółko walczyć z tymi wszystkimi szkieletami? Chyba nie. Co się stanie, jak pominę walkę? Zresztą to, że ona sama została, nie? Has madness engulfed the duckling? Or did you just miss yes? Chcę pominąć bitwę. Zwycięstwo. Unik, inicjatywa, obrażenia. Okej, bardzo fajnie. Jest to w pewnym sensie oszustwo, ale szczerze mówiąc, może nawet lepiej, że tak robię, bo jeśli chcecie zagrać w grę, nie będę wam psuć tej rozgrywki, prawda? Sami możecie sobie śmiało popróbować, popatrzeć, co tam jest jeszcze. Te walki tylko miniemy, żeby już w tym odcinku skończyć to miejsce. Nie ma sensu się męczyć o nowo. Zresztą ja i tak raczej już nie wygram tutaj żadnej walki samą Sainie. Może zobaczymy ostatnią walkę. Jeśli będzie do pokonania jeden przeciwnik, to spróbujemy może jeszcze zawalczyć coś, nie? Ale co nas tu czeka? Laguna. Okej. Okay. Pokonaj bagietną żabę. Którą? Bet? Bagietna żaba. Ej, może spróbujemy, co? Has madness engulfed the duckling? Or did you just misclick? No dobrze. Aha, przyspieszmy. Oj. No niech to. Możesz ty. Jeszcze przyzywa sobie mocników. Okej, jakby się dostaliśmy. Aj, niepotrzebnie tak używania. Chociaż mogę jeszcze raz użyć skoku. O Jezu, ale ta żaba ma życia. Widzicie to? Ciekawe, czy się uda ją w ogóle pokonać. Wracę do roboty, jestem ogłuszony, więc niestety nic nie zrobię. Okej, okay, Sainy chyba nie da rady, co? No, ja widzę, że to jest pozamiatane. Chyba jest pozamiatane. Dobra. Zawalczyliśmy, spróbowaliśmy, więc możemy skończyć tą walkę. Jeśli chcielibyście, żeby to przechodziło całe, to myślę, że prędzej na live byśmy to przechodzili. Teraz zobaczmy to fabularnie, jak wygląda. Strasznie dużo tych walk nawalili dlatego, żeby to sobie samemu pograć. Loch ukończony. Do pokazywania to na YouTubie warto pominąć kilka tych walk. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli tego za złe. Karawany? Poprosiłem, the roads aren't exactly safe, but we need trade. And no sane man would dare to mess with one of the gnomish princes. But he's not a merchant, right? Don't tell that to the band. You don't seem to like Master Andorus all that. He is resourceful, I guess. Might as well make the most of it. I detect a scathing undertone in you. I'm just a simple merchant trying to make a living. See? You didn't say odd. Does the quality of my service offend you? Depends if that jar of golden liquid you unpacked 3 boxes ago truly is a quote-unquote potion for good fortune. Well... Thanks, but no- Shut! Someone was stowed away in the sup- Czy by to okej? Ow, ow, ow! Are you alright? Could be better. Oh, I ate toast for breakfast and... What the hell were you doing in a vase? My vase!
on my caravan! Oh, the last thing I need right now is human trafficking charges! What do you think one can do in a... You're not going to just talk your way out of this. Okay, okay, Miss Pissy. Call me out. My vase! You violate... I didn't violate anything. All the way from Minway. That raises disturbing... And I suppose you want me to answer... So why did you hide in that vase, Miss? Fine. Ignore my vase. You'll come begging to me for this... Oh, you know how it is. You stick your head a little out of the crab bucket, and suddenly, you live, you're bound to make somebody mad. Get enough heat and... Wouldn't be the first time anyway. For now, I'm just looking for a place to crash in. Nost, believe me, I can pull my weight. You're awfully keen to lie low, aren't you? Hey, I'm not a criminal if that's what you're getting at. Sis? What are you looking at me for? You'll have to talk to our brother about... Then I will. Okay. Mamy kolejną osobę, kolejnego obywatela. Mam nadzieję zresztą, że będzie kolejny obywatel. W każdym razie wróćmy do zamku głównie po to, żeby sobie zapisać jest piąstek. Piąstek 19. Długi odcinek wychodzi przez to, że siedzimy w takich tych lochach, dość długo czasu się zajmuje to. Okej, pozwólmy jeszcze im porozmawiać, prawda? Hey there. Cześć. Hello. I've been told that you wanted to speak. Those two blondies brought you up to speed, huh? They're my sisters. Yes, I thought as much. But let's cut to the chase. I'm Alice. I was probably born in Shadoo, but it's hard to tell with people like me, as dumb as it sounds. I don't tend to dwell on it, nor I travel a lot, mostly, and voluntarily. I guess I'm kinda sorta on the run right now. But if there's one thing you should trust about me, it's... Hold on. What did you mean, people like me? Well, I was getting to that. I was hoping to butter you up before... See, I'm a kindling. What now? Huh? You don't know? Basically, she's a natural born... Czarodziejka. Przyda się, nie? Nie mieliśmy jeszcze czarodziejki w drużynie. A może tak by szybciej? Normally, magic requires years of practice, discipline and effort. But every once in a while, a person may be born with a gift. Why have you been easy? Point is, kindlings get a bad rap, and it's not hard to see why. They're like a sugar-crazed kid with a razor. All the power. Wow, graphic. I see you've done your research, Miss. Would you just stop? At least I don't dress like a cheap... What? You spoiled little... No, troszkę się chłopie. All right, ladies, let's all take a scratch pack. Push up. Circus free. On. You know that last one was weak as shit. Ladies. Dokończyłaby. Could you please just calm the hell down? Let's go back to that part about you being drunk with unlimited power. I can't speak for other kindlings or whatever they choose to call themselves. The way I see it, it's just a big dumb label that attracts way too many kooks. And I'm tired. I need a breather. Place to kick back for a while and not worry about crazies trying to scout me for no- That's not criminal, it- Ah, you want shelter? That's what I said, yeah- Gwen? Sure, let's invite a literal living bomb under our roof. After all, we already have a canned dead guy and a naked bush woman. Might as well complete the You're mocking me. No! I'll have to take a- Well, it'd certainly be considerably easier to just burn you all. But surely you can see how that- Don't you worry. I'm used to having to earn. I take it I don't need to ask whether you can defend your- If I focus hard enough, I can make your head explode. I'll take it as a yes. Well, that's good enough for me. Welcome aboard, Lady Alice. Nice. Great. Now, if you excuse me, I think I saw a bearded woman around the corner. Kobieta z brodą. Może też się przydać. Rekrutujemy ją. Oh, Gwen. I apologize for- Nah, don't sweat it. She'd grouch herself to death without someone- Let's go! Ale gdzie? Kiedy chcesz ze mną iść, kobieta? Sabotaż. Dajcie mi w końcu zapisać grę. Tylko gdzie? Nie wiem. Nie wiem, gdzie zapisała w sumie. Może tutaj. Zapisz? Zapisywanie ukończone. Okej, okay, udało się zapisać. Nie wiem, czemu w ogóle robię to w trakcie odcinka. Mogłem już dawno skończyć, zanim to w ogóle zrobiłem.
Ale cóż, mam nadzieję, że wam się podoba ta seria. Według mnie to jest dosyć interesująca gra, drzewo rodowe. Okej, nic praktycznie nie wiemy. Boczną gałąź znamy, ale głównej gałęzi nie znamy. W każdym bądź razie dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podoba. Zapraszam was do oglądania tej serii, jak i innych, więc trzymajcie się. Do zobaczenia i do następnego. Keep up the momentum, guys.